Kolejna bardzo ważna rzecz. Nie mieszajcie niczego do tej techniki. Na 10 dni zgodziliście się podporządkować jej wymogom. Po 10 dniach znów będziecie mogli robić, co będziecie chcieli, ale na te 10 dni zgodziliście się poddać tej technice. Nie mieszajcie jej z niczym innym. Może się zdarzyć, że uczeń zacznie myśleć tak. Gdzieś czytałem, żeby vipassanę praktykować w taki i taki sposób. Autorzy twierdzili, że vipassana polega na tym i na tym. Twierdzili, że satipatthana polega na tym i na tym. Albo myśli trochę inaczej. Moja tradycja mówi, żeby praktykować medytację z wizualizacją, z werbalizacją, używając wyobraźni. Czemu by nie popraktykować trochę tego i trochę tego? Niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. I ryzykowne. Przykład. Ktoś jest przyzwyczajony do jazdy na białym koniu, na swoim białym koniu. Nagle przyprowadzają mu drugiego konia, czarnego, i ktoś mu mówi: wypróbuj tego czarnego konia, to jest bardzo dobry koń. Właściciel białego konia odpowiada: dobrze, wypróbuję go, ale z mojego nie zsiądę. Jedną nogą będę jechał na moim koniu, a drugą na twoim. Daj, spróbuję. Niebezpieczne. Ktoś inny jest przyzwyczajony do podróżowania swoją łodzią. Nagle oferują mu inną łódź, bardzo wygodną, szybką, dobrą. Mówi: dobrze, wypróbuję nową łódź, ale jedną nogą będę stał w starej, a drugą w nowej. Jeszcze bardziej niebezpieczne. O wiele bardziej niebezpiecznie jest praktykować z jedną nogą w tej technice, a z drugą w innej. Nie róbcie tego przez te 10 dni. Dla własnego bezpieczeństwa pracujcie dokładnie tak, jak się was o to prosi. Pomimo wielokrotnie powtarzanych ostrzeżeń, zdarzają się przypadki, że ktoś nie słucha i zapletuje się w niebezpieczną sytuację, z której nawet nauczycielowi trudno jest go wydobyć, więc nie róbcie tego. Jeśli coś wam się miesza niechcący, to oczywiście nic na to nie poradzicie. Może w przeszłości praktykowaliście technikę z użyciem werbalizacji lub wizualizacji i teraz stary nawyk powraca razem z oddechem. W momencie, w którym sobie to uświadomicie, musicie sobie powiedzieć: nie, tu nie ma werbalizacji ani wizualizacji i przestaniecie to robić. Jeśli to się znowu pojawi, ponownie świadomie z tego wyjdziecie i nic złego się nie stanie. Nie ma niebezpieczeństwa. Ale jeśli świadomie zaczynacie mieszać i łączyć techniki, to robi się wielkie zamieszanie wewnątrz was. Narobicie sobie kłopotów. Nie ryzykujcie.